Moi drodzy, nieubłaganie, szybko bardzo nadchodzi atmosfera świąteczna i same święta. Widzicie, przygotowujemy pisanki, to przepiękny zwyczaj, pewnie pamiętacie wasze mamy, wasi dziadkowie, my sami też utrzymujemy ten zwyczaj w trwałości. Dzisiaj malujemy jajka, malujemy pisanki z kołem gospodyń wiejskich w Mochnarce Wyżnej. Moi drodzy, my tutaj wszyscy i ja również życzę wam zdrowych, spokojnych, rodzinnych świąt, dobrej atmosfery, błogosławieństwa od Zmartwychwstałego i tego, żeby nadzieja dawała nam siłę do codziennego życia, do codziennej pracy i żeby życzliwość, która jest teraz tutaj z nami, ta życzliwość świąteczna, była w każdym dniu tego roku, w każdym dniu tego roku i przejawiała się we wzajemnym szacunku, we wzajemnym zrozumieniu i we wzajemnej pomocy. Kochani, wszystkiego dobrego, zdrowych, spokojnych, rodzinnych świąt. No i co? Wesołych świąt! Nowej wiosny przyszedł czas. Płoszcz się skończył i wszedł smutki pudą precki. Zielenią się pola, zielenią się zagonecki. Radować się będziemy tuszyćka w Mochnarce, w Krynicy, w Limanowej i na całym świecie. Bicie dzwonów oznajmuje, Jezus Chrystus zmartwychwstaje. Alleluja, Jezus żyje. Miłość Boga do człowieka niech wiatr spłoniesie. Pokój, radość, no i zgodę niech wam wszystkim niesie. To rodzinne świętowanie będzie w każdym domu, co by zgody i miłości nie brakło nikomu. No i pole wackie, jagłoby co i koze, co by nasze dzieci, wnuki zawsze były chorze. Wesołego Alleluja!